Siemano, siemano, TV Mexicano. I dzień egzaminu dzisiaj nastał i właśnie idę na egzamin. Witam was serdecznie, może nie o poranku, bo ten film pewnie wejdzie po egzaminie. Jak nie znam, to wam powiem, jak znam, to wam też powiem. Nie będzie tutaj ściemy, ani ruszania pośladkami. Ja pierdzielę. Przeróbka akuratna. To jest fikcja. Pozdrawiam serdecznie, naprawdę. A my idziemy na egzamin. O Jezu, to mi się dzisiaj śniło. Jakiś zryty łeb mam też chyba, wiecie. Mam zryty łeb, jakiś sny miałem, że się w kombinezon płetwonurka przebierałem i śledzie musiałem jeść. I tak w kółko, wiecie. A potem byłem na jakiejś wojnie. Ale tak jakby z pierwszej wojny światowej. Chyba za dużo Battlefielda ostatnio grałem, wiecie. Bo byłem na wojnie i potem wygraliśmy tą wojnę, bitwę, chuj wie co. I potem dostawaliśmy takie szare rogatywki i była impreza. Oczywiście był lany alkohol, jakżeby inaczej, no. Gdzież u mnie we śnie bez alkoholu impreza, no. Piliśmy wódkę, kurde, cyrk. No, niezłe jajca. A tak poza tym nic ciekawego, słuchajcie, co by mogło przykuć waszą uwagę. Pewnie odezwę się po egzaminie. Czy mam tremę? Albo stres? Nie. Chyba będę miał dopiero jak wejdę tam do sali. Natomiast w obecną chwilę nie mam żadnego stresu. Wiem, że się uczyłem na tyle, na ile się uczyłem. Mam wiedzę na tyle, na ile mam. I albo zdam, albo nie zdam. Takie jest moje podejście. Jeżeli nie znam za pierwszym, to podejdę drugi raz. W końcu to ogarnę, a potem już tylko jazda. No ale chciałbym zrobić to za pierwszym razem, nie ukrywam. Także pozdrawiam serdecznie. Kciuków nie musicie trzymać, bo i tak ten film będzie wrzucony dopiero po egzaminie. Także pozdrawiam was. I czekajcie na dalszą część filmu. Dobra, już po ptakach, po zabiegu. Czy zdałem? A ja nie wiem, czy zdałem. Ja nie wiem. Teraz prawdopodobnie muszę dzwonić do nich i się dowiedzieć, czy zdałem. Chyba o to chodzi. Tak zrozumiałem. Czy był stresik? Był. Nie będę ukrywał. Był stresik, ale nie taki aż wielki, nie? Na zawał nie zszedłem jeszcze. To dobrze. To już plus. Co do pytań, moim zdaniem miałem łatwiejsze pytania niż na wewnętrznym. O wiele łatwiejsze. Więc jak się jebnąłem, to tylko na własne życzenie. Tak mi się wydaje. Dla mnie były łatwe pytania. Ale co z tego będzie, to się okaże. Na pewno was powiadomię. No, ale był stresik. Był. O, adrenalinka. Zaraz wlazę na ten budynek, kurwa, z tego wszystkiego. Także wrażenia ciekawe. 8 osób zdawało. Może dlatego nie podali wyniku, bo tam... Albo przegapiłem, kurwa, z tego wszystkiego. Już sam nie wiem. Dobra. Jak coś będę wiedział, to dam znać. I tak właśnie dzień mija u Meksyka. Dobra, słuchajcie, dogrywka. Zdałem. Kurwa, zdałem. Ja pierdolę. Za pierwszym razem, znowu. Zdałem za pierwszym razem. Słuchajcie. I faktycznie dzwonię do nich i ona się pyta, co tam się nie wyświetliło? A ja mówię, że kurwa, że mam w takim przypływie energii, że po prostu... Nawet nie wiedziałem, gdzie patrzeć, czy zdałem, czy nie. W każdym razie zdałem za pierwszym razem. Zostaje się co? Jazda! Pozdrawiam was serdecznie. Kurwa, no. Dobrze jest. Ale widziałem, mówiłem, że pytania były dużo łatwiejsze. No, a jak ja tego nie zobaczyłem, że ja zdałem, to nie wiem. Ja nie wiem, gdzie tam się wyświetla w ogóle. Kurwa, pierwszy raz szokowany, jak to kurwa. Słoma z butów wystaje, chłopa wpuścić i tak to wyszło. Ale zdałem, dzwoniłem, potwierdzili. Także teraz już tylko jazda. I nadal za pierwszym razem. Także wszystko idzie w dobrym kierunku, żeby wszystko ogarnąć. Za pierwszym razem. Pozdrawiam serdecznie. Nie damy się, Meksykano TV, ale jestem szczęśliwy. Kurwa, ja pierdolę. Zajebiście. Pozdrawiam.